Witam serdecznie, ja jestem Fubu, to są przygody z grą Metin 2. Jest to part 2, misja konna na level 3, więc wchodzimy do gry. Znajdujemy się na serwerze Phoenix, metin2.pl. Odpalamy berka, nie mamy medalu konnego, no więc musimy sobie albo kupić, albo medal konny wydropić. Jest 11.51, 30 grudnia 2011 roku. Żeby wykonać misję konną na level 3, wymagane jest od stajnego, abyśmy mieli medal konny. Medal konny możemy albo kupić, jeśli mamy Yang. Ja w tym wypadku mam Yang, ale nie chcę kupować tego medalu, dlatego że chciałbym wam pokazać, jak to medal się dropi. O, i tutaj mamy cenę. 5 baniek. 5 kk jest to dosyć sporo, jak mam taki niski level. Ale wam pokażę, w jaki sposób możemy ten medal konny wydropić. Mamy 35 poziom postaci. Możemy iść wydropić do normalnego lochu, ale tam mobki mają poziom maksymalnie do 35, więc musiałbym się zagłębić aż pod samego bossa i tam mu oklepać miskolejową, żeby ten medal wydropić, tak? Ja sobie pójdę do łatwego lochu małp, czyli na pustynię. I tam pokażę wam, jak Fubuś, czyli moja postać wirtualna, dropi medal konny. Najpierw troszeczkę pobijemy bez podwójnego dropu. Sorry. Żeby wam pokazać, po jakim czasie dropnie medalik. A więc teleportujemy się na pustynię. Jesteśmy, odpalamy sobie mapkę. Musimy się udać tutaj w te rejony, tak? A więc odpalamy... Ja sobie tutaj skorzystam z mojego konia, tylko że mam oswojanie konia na bardzo niskim poziomie, czyli na bodajże zerowym. Zerowy poziom daje mi 10% szansy na przywołania konia. Czyli przynajmniej teoretycznie powinien koń się przywołać za 10 razem. No to zobaczymy. O, przywołał się. No to w drogę. Jedziemy do łatwego lochu małp na pustynię. Loch łatwy małp znajduje się na mapie dla wszystkich królestw, czyli to jest tak zwana mapa neutralna, oznaczona taką białą flagą z takim gołąbeczkiem, tak? Czyli mapa dla wszystkich królestw. Loch normalny znajduje się w M2 w waszych królestwach, także możecie sobie swobodnie iść podrobić medalem. Medale najlepiej dropią z tych takich miotaczy. Żołnierz na przykład, żołnierz miotacz, który nas tam rzekomo ogłusza chlebem i co jakiś czas omlewa, także przed wypadem warto wziąć jakąś tarczę niewrażliwy na spowolnienie, żeby nas troszeczkę nie spowolniały. No i też możemy Enno założyć, jeśli ktoś ma. Bo czasami jest tak, że jak na przykład dropicie jakieś bojowe tarcze czy coś, może się przydarzyć, że mamy po prostu farta i wydropimy sobie taką tarczę. Już tak jest taki bonus. Nieważne, czy ona ma tam plus 0, czy jest plus 1. Liczy się fakt, że taką tarczę posiadamy. Mijamy po drodze oazę. Tam jakiś ferdek bił moby. Albo wykonywał jakąś misję, nieważne. Idziemy dalej. Po drodze, dążąc do tego normalnego, do łatwego lochu małp, możemy napotkać żółwia, który nas dednie. Także musimy mieć to na uwadze. Bądź też inną osobę z innego królestwa, która może nas ubijać, dlatego jak chcemy na przykład udać się do lochu, żeby wydropić medale, to strzała przez góry jak najszybciej, aby dojechać do tego teleportalu. Już jesteśmy prawie blisko. Chyba się zagubiłem.
tak, latające oczka. Pustynia jest dosyć takim fajnym miejscem. Kurde, nie w tą mańkę pojechałem. Sorry, muszę zawrócić za winklem w prawo. Gdzie jest ten lochpał? Wiesz, dawniej, o tutaj jest, o tutaj, co tu jest. Dobrze, czyli jestem blisko. Chciałem jechać do bramy miasta, nie wiem po co, pewnie bym dostał jakiś klucz od Arnolda Schwarzeneggera. Bo jest burmistrzem. Dobra, Skorpion tam do nas macha ogonkiem. Dobra, jesteśmy już u bram. Filmik potrwa około 35 minut. Dobra, wjeżdżamy. Ale fajnie. Schodzimy z konia. Odpalamy aurę. Berka. Jedymy. Podwójnego dropu nie ma. Możecie zauważyć. Cyk, cyk. Tutaj tu mam tylko pomniejszone. O, właśnie mnie otruły. Nie, spowolniły. Pomniejszony skład, także jedziemy z koksem. Mapy mają poziom 35, nawet 37, także... Sorry. Ich level jest adekwatny do mojego, także mam prawdopodobnie dużą szansę na wydrobienie tego medalu. Loch normalny różni się od tym, od małego, że mamy kolor taki zielony, tak jakby małpy cały czas non-stop obrzygały ściany i ściany zmieniły barwę na kolor zielony, tak? Tutaj jest taki fajny, taki dosyć przyjemny, taki fiolet, bordo, ni to w oko, ni to w kakao, ale może być. Dobra, troszeczkę sobie odgłosy zmniejszę, żeby mi te odgłosy tych małp nie zagłuszały mojego podkładu. No i co, bierzemy sobie małpeczki. Fajnie też, jakby was ktoś zbufował, jakiś kumpel, zarzucić błogo. Nawet te błogo, na, powiedzmy, na te 31% też sporo daje. Na M2 czy na M3 nie ma problemu. Na razie dropię same Yangi. O proszę, przyda się też otrucie. Jedziemy. Ja sobie jeszcze wrzucę combo, żebym mógł zadawać większe hity. Ale nie patrzcie na to, że ja te moby tak szybko wbijam, dlatego że posiadam takiego zajebistego FMS-a, którego jakiś czas temu kupiłem na plus 7 i sobie go zrobiłem na plus 9. Sorry, kurde, ale jak jestem troszeczkę, że to powiem, przyziębiony. Dobra, włączyłem sobie też pokazywanie przedmiotów, żeby zobaczyć, co dropnie. Mam troszeczkę mało speeda na poruszanie się, dlatego muszę co jakiś czas włączyć berka. Tutaj tych małpek jest w tym lochu troszeczkę mało, jak na ten level. O, tutaj jest więcej, musimy przejść przez teleport. Wybijać większe spoty. Jestem ciekaw, po jakim czasie dropnie ten medal konny. Daję góra 50 minut. Jeśli nie, to wtedy odpalam rękawicę złodzieja, którą kiedyś tam dropłem z metinów i sobie tak odkładałem na postaci, prawda? Po to właśnie, żeby w takich skrajnych przypadkach, kiedy nie dysponuję gotówką na wykupienie item shopu, mogę sobie ją użyć, co nie? Rękawica złodzieja na 3 godziny jest zdejmowana, także możemy ją założyć na przykład w chwili, kiedy mam już dobijać metina. Ale przed tym dobiciem Medina proponuję, na przykład jeśli mamy jakiś większy level, nie mamy podwójnego dropu, bijemy Medina, to przy końcówce Medina radzę dać teleport do żony, nie, czyli do szamanki, założyć podwójny drop i dobić. I wtedy mamy zajebisty drop. Ale niekoniecznie, też możemy też założyć w trakcie, ale ja zawsze preferuję taką inną metodę, bardziej taką oldschoolową. Teleport do żony, zakładamy rękawice i szczoła. Małpi miotacz. Tutaj powinien dropnąć medal. Audycja jest nagrywana na żywo, także powinno być gór. Co wam jeszcze mogę powiedzieć odnośnie takiej postaci? To jest taka postać typowa do M2. Kiedyś zrobiona przeze mnie, tak stała odłogiem, postanowiłem nagrać taką właśnie serię takich filmów, żeby wam coś nieco pokazać, jak się bawi Fubu na serwerze Phoenix, bo na 99 nie mam co robić. Takim małym noobkiem jest tutaj naprawdę wiele takich fajnych pomysłów. Będę też nagrywał let's playa. Stworzyłem już postać z pierwszym levelem, pokażę wam
i w jakim czasie osiągnę 35 level, może 38, to zależy też od was. Będę tutaj właśnie potrzebował z waszej strony pomocy, bo chcę zrobić takiego noobka typowego do PvP. No i będziemy co? I będziemy nakurwiać kolorowych w M2, troszeczkę mi tam poksujemy, żeby była zabawa. Zrobimy także misję z wszystkich tutaj misji do tego levelu 3-5. Wszystko co jest na pulpicie zostanie ładnie udokumentowane w postaci filmu. Dodamy też na YouTube, żebyście mieli radoszkę i żebym ja też miał radoszkę dla mojej satysfakcji, także zobaczymy. Na razie próba dropnięcia tego medalu jest kurde tutaj, że to powiem, wkurwiająca, bo te małpy już mnie wkurwiają. Nie dość, że to napierdziela z daleka kurwa chlebem, to jeszcze ucieka. Kurwa mać. Sorry za wulki, ale czasami fajnie jest się, że tak powiem, odstresować. O, tylko Yangi. Nie mam też... Co to dropło? Zbroja płytowa Yin-Yang, bo na huk mi ta zbroja płytowa. A może medal mi dropną? Nie, nie dropną. Dobra, EQ zostawimy otwarte. Dla przypomnienia powiem, że jest to serwer Phoenix. Tak, nie żaden privek. Odnośnie jeszcze budowania postaci. Zastanawiam się nad tym, żeby na tej nowej mojej postaci dać wszystko w siłę i resztę w HP, ale to jeszcze będziemy testować, tak? Stworzę sobie takiego nobka na 3-5 level na Balmorce. Dam wszystko w siłę. Zobaczymy ile tego ataku będę miał. Porównam mniej więcej, czy mi się to opłaca. Czy może dać tak pół na pół, po troszeczkę w HP, troszeczkę w siłę. No zobaczymy zresztą jak to będzie, nie? Także do was takie pytanie. Jakie dwa skille na tym moim nowym mentaliku zrobić? Niku wam na razie nie powiem, bo nick jest bardzo fajny, unikalny. Mam go od 2 lat, nieużywany, teraz zrobię z niego użytek. Będę chciał, żebyście mi podpowiedzieli, jakie dwa skille zostawić sobie na tym mentalku, tak? Do PvP. Czy na przykład wywalnięcie i duchowe, czy tąpnięcie, czy tam silne, to już zależy, co wy mi tam podsuniecie. Ja w każdym razie swoją teorię też jakąś tam na ten temat wygłoszę. Będę to wszystko właśnie na filmach wam pokazywał. Nie wiem, co tutaj mam tą zbroję Yin-Yang, ale ją wywalę, bo na chuj mi ona. Spać w niej nie będę. Czekamy na res małp. Film już trwa 13 minut. YouTube zdjął mi limity, dlatego że w tych moich starszych takich filmach podbiję muzykę, no, co by się nie przyczepiali, prawda? Także z życiem, jeszcze nie jednym śniadania, bo dropię medal konny. No i lipa, i dalej go nie ma. Trzeba niestety aleć do bólu, także tutaj widzicie jaka tutaj jest gra na tym Feniksie. Bez item shopu ciężko się gra, naprawdę, dlatego tutaj... A nie, muszę zablokować PW, bo ktoś do mnie pisze. Strzała nie macie. Idziemy dalej, odpalamy aurę. Dobrze, że mamy te combo, naprawdę. Ludzie, kupujcie combo. To nic nie kosztuje, można dropnąć za friko. Starczy ubić Metina. A jak nie mamy kasy, to zawsze możemy stworzyć jakiś pierwszy level i podejrzeć do jakiegoś gostka, który ma high level i poprosić: siema ziomek, witam, jestem nowy, gram na serwerze, mógłbyś pożyczyć 500k na potki, on spoczko, no i mamy na potki, nie? I tak parę razy to sobie możemy jakiś EQ na start wykczarować. Teraz są ludzie przychylni na serwerach, mają już, że to powiem, no, brutalnie wyjebane na to, mają już EQ porobione, no i się tam długo kurwa nudzą, ewentualnie stoi w mieście pół godziny, czy tam 5 godzin i zmienia bony, i żeby było to wszystko. Ja sobie chciałem doładować SM to na konto FUBU, to za 4,5 stówki mam 3000 smoczych monet. A miałem też takie stare konto, które było założone dosyć dawno temu i nie było na te konto nie był robiony żadny przelew, to tam akurat mam promocję, nie? Że 50% więcej SM-ów. Czyli zamiast te 4,5 stówki dostać 3000 SM-ów, dostanę 4500, czyli jest praktycznie o 1,5 więcej. Jak widzimy, z medalu niestety lipa, bijemy już dosyć długi czas, także kurde lipa totalna. O kurwa, kosa bojowa, marchewka. Och, jest, coś tam dropi.
Czyli widzimy, że jakaś małpa miała, nie wiem, po co małpie kurwa kosa bojowa tutaj do lochu małp. Przecież jak małpa ogłusza chlebem, albo wali z bochenka, albo z bułki, to na co jej ta kurwa kosa bojowa, nie? Ona powinna mieć na szyi medal konny, że jak ją trafimy z lewego, to ona ten medal powinien rzucić na ziemię. No tak, no nie ma co tutaj filozofować na ten temat, nie? Powiedzmy taki Kowalski coś tam leży. Zbroja płytowa Inkiang. A to ta zbroja. Taki Kowalski wbija sobie na 20 levelku na best item shopu do medala i on potem ma pretensje, pisze na support, że panie co jest, kupiłem kurde ten chleb i tą tarczę NNO, wchodzę do lochu małp, żeby sobie wydrobić medal i nic, 3 godziny bije i nic. A bo ty tam nie umiesz grać. On se kupi kurwa rękawice złodzieja, założy, pójdzie 15 minut, ma medal i cieszy ja lampkę. O, znowu kosa bojowa. No nie, no kurwa, no dawaj ten medal konny. To co? Jeszcze minutka i zakładam podwójny drop. Nie ma sensu tutaj dłużej siedzieć. Bo i tak tutaj nie chodzi o to, żeby wam pokazać jak ten medal dropi. A w sumie można. W sumie sam nie wiem co jest grą, ale mi się o to. Także body ma pierdolnięcie. Mentalem to... Mentalem... O, kwiatkaki. Dostanę metynowej straki. Mentalem tutaj też troszeczkę bym się dłużej je wybijał, ale mając większego defa, to mógłbym pójść bardziej na głęboką wodę, wziąć tych małp więcej. Parę hitów, walnięcie. Jeśli chodzi o broń, bo będę grał mentalem, to właśnie zastanawiam się, czy nie kupić jakiegoś FMS-a z jakimiś umiejętnościami wysokimi, do tego wrzucić jakieś szkadę woja, powiedzmy, czy ewentualnie jakąś broń dwuręczną, jakiegoś riba z umkami, co by na to. Także też tutaj proszę, żebyście mi coś nieco podpowiedzieli. Przede wszystkim, jakie dwa skille zastosować na tym moim metalu. Ja bym chciał mieć, przypuśćmy, duchowe przede wszystkim, nie? Bo mam moc, kurde, musi mieć, ale mam duchowe. No i silne ciało. Wiemy, że jak taki nobek na 35 odpalisz silne ciało i ktoś ci bije, to praktycznie będzie ci bił po jeden, nie? No to my go FMS-ikiem odpychamy, pyk, pyk, pyk. Jak on od nas już odleci na kompo, w tym momencie dostaje duchowe na papę od weterynarza i on kwiczy, nie? Potem przychodzi dzik i go dobija. Albo wódz orków spały na przykład, latającej. Też tak może być. Zależy kto jaką ma bujną wyobraźnię, nie? Dzisiaj na przykład mi się śniło, że byłem w lesie czerwonym na metinach i mi się kurwa zespił czołg. I on tak głośno z lufy przypierdzielił, w tym momencie się obudziłem. Wyjrzałem przez okno, a tam śmieciarze wynoszą śmieci. I to był ten ciąg. Także jeszcze troszeczkę schizowany byłem. Dobra, moi drodzy. Odpalamy rękawice złodzieja. Szczała, kurwa, nie ma. Nie ma tam się co tutaj pultać, nie? Jest moc, jest impreza. Są małpy, ale nie ma medalu. Jedziemy, kurwa. O, pyk, pyk, pyk. Czekamy dalej na resp. Jak widzimy. Defa, ile mamy defa? 286. Tyle mamy defa, ale mamy moc. Ataku mamy 970. Nie, to jest ten. Kurwa, to nie jest atak, tylko to jest mana. Ataku mamy 801. Właśnie, korzystając z okazji, dzięki serdecznie za 27 tysięcy subskrypcji. Jesteście zajebiści. Bardzo wam serdecznie dziękuję, kurwa, z całego serca. Wiem, że czasami jestem pojebany, musicie mi to wybaczyć. Taki już, kurwa, jestem. Ale jestem też dobrym człowiekiem. Nie wiem po co ludzie mnie hajtują, ale widocznie kurwa taki mają styl. Jestem dobrym człowiekiem, ale czasami, że tak powiem, zachowuję się jak... No jak kurwa, no jak każdy, nie wiem, tam 10 czy 15 latek. O, nóż szczęścia kurwa, już jest lepszy drop, zauważyliście? A tu tam coś tam dropło. A tu kosa bojowa. I już jest jakiś nóż szczęścia, czyli używanie tego podwójnego dropu naprawdę coś daje, nie? Tylko niestety, no kurwa to kosztuje. To kosztuje i musimy się z tym liczyć, nie? Zresztą, grając w takie gry przeglądarkowe, to i tak musimy sobie kupić komputer, a tego komputera nie dostajemy za darmo, co nie? Ktoś nam kupuje, tak samo internet. O kurwa, co tam dropło, przepraszam. Otrzymałeś medal konny, fuck yeah, widzicie? Zobaczcie, założyłem rękawice podwójnego dropu i moment mi dropnął medal. A normalnie chyba z 15 minut bijem bez i dupa. Dobra, mamy ten medal konny, więc na chwileczkę stopujemy filmik i wracamy do stajennego. Także do zobaczyska za chwilę.
Okej, okay, witam po wstępie. Dobra, jesteśmy już w mieście. Dojeżdżamy do miasta. Mam medal konny wydrobiony. Ja sobie tutaj już odpalę walecznego lwa, którego wygrałem w Stamboli. Dojeżdżamy do stajennego. Zmieniłem także CH, żeby ta misja była bezpieczna. Także wjeżdżamy do bram miasta. Z wydrupionym medalem jesteśmy zajebiście uchachani. Jeszcze zapomniałem rękawice złodzieja ściągnąć, dobra. Schodzimy z konia. Klikamy na stajennego. Jak walczyć podczas jazdy? Podejdź do mnie, no podchodzę i co? Jak walczyć, podejść do mnie, bez sensu, no i co? Okej, okay. Czyli bodajże misja została już aktywowana, tak? Zaraz zobaczymy na pulpicie. Zadanie specjalne. Zadanie specjalne. Nie, to jest akurat z biologiem, to nie. Podejść do mnie, no mam. Jak walczyć podczas jazdy? Lipa. Zmieniam postać, co by nie było. Okej. Okay. Fubuś. Logujemy z powrotem. Widocznie miał jakieś wątpliwości ten nasz stajenny mózg. Okej. Okay. Dlatego może, że byłem na lwie. Jak walczyć, podejść do mnie. No i o chuci chodzi, kurwa. Jak walczyć po... Ja pierdolę, polowanie, deserter, harbras, zadanie specjalne. No nie wiem, kurwa, o co mu chodzi. To jest troszeczkę lipa. Przecież mam medal konny, o to ci chodzi. Przecież jest medal konny. Aaa, wiem o co chodzi. Mi się popierdzieliło, wiecie dlaczego? Dlatego, że stajenny w M2 daje misję dopiero od 11 poziomu, jak zrobimy już misję na boja. Czy od 10 poziomu. Dlatego miał do mnie sapy. Więc musimy szybko udać się do M1. I u tego tam burczy bucha wziąć tą misję, dlatego musicie mi wybaczyć. Ale ząk, ja pikole, dobra, szybciutko, go, 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 go. Musimy się wyrobić w czasie, mam teraz limit zdjęty na YouTube, także myślę, że te filmy będą zajebiście się prezentować, nie? Korzystając z okazji, że jest u mnie wujek, chciałbym pozdrowić serdecznie rodzinę z Rzeszowa. Pozdrowienia dla cioci Teresy, dla kuzynki Moniki, dla Michała i męża oraz dla Oliwki, tak? Pozdrowienia dla rodziny z Rzeszowa. Od Jarka. Wow. Także jak tam ciociu będziecie tam oglądać filmik, to nie ma problemu. Serdeczny pozdrow dla was, a my jedziemy tymczasem do M1. Aby wziąć misję. Nie wiem jak jest na tym polskim, ale widzę, że jak mamy na przykład zbyt dużą szybkość poruszania się, to czasami nas cofa, tak? Jakbyśmy kurwa byli w jakimś błocie. Ufajdani byśmy próbowali z tego dołu wyjść. O, zobaczcie, znowu nas cofło. Nie wiem dlaczego jest taki efekt. Może dlatego, że Mikołaj ukradł Eskimosą kołpaki do taczki na przykład też. I głupi tekst, ale ma to mniej więcej was rozbawić. Dobra, wjeżdżamy do bram miasta. Dupa, kurwa, w mur wbijemy. Jaka cofka. Dobra, może już zejdę z tego kurde walecznego lwa, bo on tak naprawdę to nie jest waleczny, on powinien się nazywać cofający lew. Albo na przykład pędzący do przodu na wózku. Bo tego cofa, że czasami mu hamulce zrywa, dobra. Dobiegamy do stajennego, mijamy starszą panią, stare raszploty, to jest... Miał wkurwiał mnie, ona także, nie wiem, już tyle razy mi spaliła te skille, dobra, jesteśmy. Widzę, że kolejka, ale fubu ma pierwszeństwo. Jak walczyć podczas jazdy? Klikamy, strzała. I znowu podejść do mnie, no ja pierdolę. A podjeźdź do mnie, czyli mam kurwa na tym koniu garbatę podjechać. Faktycznie. Kurwa, czasami też nie czytam tych questów jak jakiś taki kurwa 10-latek. No bez obrazy oczywiście musicie mnie bacić, ale mówię wam, ja jestem czasami tak popierdzielony, że kurwa czasami się też zastanawiam, czy nie wyjść przez okno, nie wrócić kominem. Kurwa mać. No, odpalaj się, no Boże. Trzeba będzie troszeczkę pod...
podnieść oswajanie konia. Nie wiem, czy mu nie płacą, czy co, dlaczego nie przychodzi. Was to stajenny 12 godzin klepał ten znaczek ze sprzączki swojego ojca, z paska wojennego. Taki fajny obrazek jest, a ten, kurwa, koń nie chce się przywołać. No co za patologia. Kurwa mać. Nie dość, że kolejka jest i że bez kolejki mnie stajenny wpuścił, to jeszcze muszę czekać, aż ten koń się przywoła, no kurde. No, klikam jeszcze raz, no co za faza. Przepraszam was bardzo, że jest taka, kurwa, śmieszna sytuacja z tym koniem. Ale to jest tak, o, dopiero teraz, jak się, kurwa, nie je śniadanie. Podejrzewam, że w M2 też mogłem tą misję wykonać. Dobra, jak walczyć tą? Teraz tak, widzicie? Dobra, full medal konny, będzie tylko dobra. Okej, okay. Teraz co, włączam mapkę i mam migający punkt. Więc musimy się do niego udać. Pamiętajcie, aby unikać wszelkich, kurwa, graczy tutaj, którzy ekspią, botów i tak dalej, żeby was przypadkiem nikt nie zabił, bo wtedy misja jest fail place i jesteś totalnie wkurzony, nie? Że masz ochotę wyjść i na przykład sąsiadowi dać albo kumplowi zajebać mu komórkę, mu odejść jutro, nie? On się pyta za co, a za medal konny. No ha. Na przykład, okej. Okay. Punkt został osiągnięty. O ile dobrze pamiętam, mistrzowie, to muszę teraz wrócić do tego capa. O proszę, bardzo prosta misja, wróć do stajennego. No, no to my sobie tu jedziemy, pyk. Omijamy wilki, rudę. O proszę, niedźwiedź, wypina się do nas dupą. Co jeszcze ma tego, no. Co za chamstwo, widzicie? Także misja bardzo prosta, poza tym wydrypieniem medaliku. Warto zakupić podwójny drop, naprawdę. Ja jeszcze będę takich filmików, że tak powiem, robić dosyć sporo. Będziemy testować różne pierdołki, na razie nie zdradzę jakieś, bo wiecie, konkurencja śpi, nie? Okej, okay, podjeżdżamy do mistrza. Okej. Okay. Dobra, odjedziemy trochę na bok. Wyniki. I w dupę. Niestety nie udało się, widzicie? Nie udało się, bo on, kurwa, potrzebował flaszki. I jedziemy jeszcze raz. No i wy też tak będziecie robić. Ja pamiętam swego czasu, jak robiłem misję na bojowego, już po bojowym, te 12-13 i dalej, to kurwa, no tak się można wkurzyć, że to jest masakra, ja nie wiem. Czy to zależy od humoru tego stajennego, czy to jest po prostu tak ustawione, że losowo, albo zalicza, albo nie. Podejrzewam, że oni mają ustawione tak, że jeśli na przykład zmieści się w jakimś czasie, powiedzmy odstęp 20-sekundowy, nie? I w tym czasie ci zaliczy lub nie, więc nie wiem. Musimy się udać tym razem w lewy dolny róg ekranu. Film już dosyć sporo trwa, także myślę, że około 30 minut YouTube mi go przyjmie. Muzyki takie zajebiste nie będę dodawał. Dlatego, że fajnie byłoby mieć partera, jakiś tam fajny tło, tego Smeges, Bayerneges, nie? Także tutaj chodzi o to, żeby ja wam pokazywał filmy z mojej, znaczy moją twórczość i moją zajebistość, a nie, kurwa, jakieś tam Lady Gaga i te sprawy, nie? Jak sobie tam chcecie Lady Gaga posłuchać, no to sobie tam wiadomo, nie? Wiadomo gdzie, wiadomo kto posłuchać. Na jakim kanale posłuchaj, także tutaj nie ma sensu kupiować takich zajebistych, kurwa, utworków, żeby się tam pochwalić jakąś fajną muzyką. Kiedyś to było tak, a teraz YouTube na to właśnie bardzo zwraca uwagę. A widzieliście? Ten biały tygrysek mógł mnie chapnąć, dlatego trzeba też bardzo uważać, zależy też w jakie punkty ten popierdzielony stajenny nas wyśle, prawda? W jakie punkty nas wyśle, także musimy tutaj uważać na te zwierzaczki, które tam sobie chodzą. O, na przykład tutaj jest, widzę, Skorfa, ale ona chyba agresora nie ma z tego, co się... Nie, Skorfa nie. Ale te gryzki i tak dalej, jak mam jakiś słaby kół, to może was dednąć wtedy, wiesz. Po co macie się wkurwiać, nie? Jak lepiej zjeść śniadanko, spokojnie zrobić misję. A koń się zawsze przyda, nie? Z tym, że, no tak jak, wiecie, no, jak konie zamęczysz, tak on kaput, nie? Padnie i wtedy trzeba iść po zioło.
lecimy po zioło. Miejmy nadzieję, że teraz Stejny zaliczy nam tą misję, dlatego że miejsca mam dosyć bardzo duże, 2 terabajty, także nie ma problemu, no ale z czasem. Bo nie chciałbym robić partów na ten odcinek, żeby to wszystko fajnie tak w jedną spójność było. Dobra, klikam na Stejnego strzała. Okej, klikam na pulpicik. Wyniki. Brawo! No, zajebiście. Twój koń osiągnął poziom 3. Bardzo dobrze. A więc, moi drodzy, to by było na tyle z tego drugiego partu moich przygód z grą Metin 2. Misja na poziom konia zakończona sukcesem. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Zapraszam także do subskrypcji mojego kanału. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla wujka, od wujka dla cioci z Rzeszowa, tak, do całej rodzinki. No i sam, moi drodzy, najlepszego, kurwa, 2012 roku. Nie zachlać się, odejść od kompa i dać czadu. Do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, wasz zajebisty, kurwa, tylko FUBU jest jeden. Was zajebisty mega FUBU. Zapraszam do odwiedzenia barmora.pl, facemetin.pl. Jak macie czas, to kanał TeamSpeak, facemetin.pl, wolne kanały, także nie ma problemu. Tymczasem, dzięki za obejrzenie. Strzałka, nie zapomnijcie o subskrypcji.